Bracia, siostry, powiedzmy wszyscy razem chwała Bogu. Bóg pozwolił nam być razem z wami dzisiaj wieczorem i powiem wam, że jesteśmy tylko parę dni, a niektórzy z nas już tęsknią do domu, a jeszcze trochę pracy przed nami. Jeszcze musimy się udać na zachód kraju do paru zborów, gdzie powinniśmy być tam i też posłużyć. Starać się posłużyć komuś błogosławieństwem. Przed tym, niż będę cośkolwiek mówił czy czytał, a serdeczne pozdrowienia przywozimy wszyscy dla was od naszych rodzin, od naszych zborów. Przyjmijcie ich, proszę. I jesteśmy Bogu wdzięczni za naszych żon, które nam nigdy nie wkładają pałkę w koła. Bo jeżeli one by to zrobiły, chociaż jednemu z nas, to ja nie wiem, czy nasza usługa byłaby taka błogosławiona, jak ona jest do tego czasu dla drugich ludzi, za co jesteśmy Bogu bardzo wdzięczni. I za naszych żon, które błogosławią nas na taką drogę, na taką pracę. Właściwie pierwszy raz w Polsce odważyliśmy się na taką podróż misyjną, jeżeli można ją nazwać. Zaczęliśmy ją od wschodnich terenów kraju, województwa białostockiego. Byliśmy w Hajnówce u brata Jurka Szpilko, dobrego mojego przyjaciela, z żoną i dzieci Boże tam też trzymają się dosyć dobrze i mieliśmy bardzo dobre nabożeństwa w Dubiciach Cerkiewnych, gdzie brat Andrzej jest pastorem, i w Bielsku Podlaskim, gdzie pastorem jest brat Anatol Pawluczuk. Tam mieliśmy nabożeństwo w parku i w Domu Kultury. Wiele ludzi z tego świata też było obecnych i z miasta władzy i mogliśmy też służyć świadectwem i pieśnią tam i udaliśmy się potem do Szczytna. Byliśmy w Szczytnie u brata Majewskiego. Stamtąd udaliśmy się do Bielska Białej i w sobotę, w niedzielę byliśmy na rocznicy w Czechach i tam też mieliśmy błogosławiony czas. Dzisiaj jesteśmy z wami w Zabrzu. Ja mam ze sobą niektóre dyski tutaj. Ja nie wiem, może ich macie, może nie. Jest polski dysk. Przyjacielu, z nami pójdź. Może macie, jeżeli nie, to ja wam zostawię tu w zborze. Mam angielskie pieśni, kwartet, czyli sześciu braci. Też bardzo ładne. Mam jeszcze jeden angielski, country, czyli Southern Gospel. Też śpiewają bracia bardzo ładnie. Tam troszeczkę ciut podklaskują, ale już nie mogłem na komputerze tego wymazać, także my nie klaskamy. Dobra? Żebyście wiedzieli, ale pieśni są ładne. Też mam dysk, może jego macie, tu brat po polsku śpiewa, on gdzieś z waszych terenów cieszyńskich jest, ale bardzo ładnie śpiewa, ja często to w domu słucham. Mam ukraińskie, rosyjskie, coś pięknego, chyba w niebie już będą lepiej śpiewać. Także możecie tak szansę to mieć. Mam grupę Emanuel z Bielców, byli u nas w zborze. Te wszystkie dyski zostawiam wam. Brat Łabocki powiedział, darmoście wzięli, darmo dawajcie. Także zostawiam dla waszego zboru. Zróbcie sobie kopię. Młodzi, starsi, możecie słuchać. Dobrze? Ja zostawię po nabożeństwie dla pastora. Kochani, ja dzisiaj chcę troszeczkę porozsądzać z wami. Jest wiele tematów i wiele usług i żeśmy już dużo usługiwali na różne tematy, a dzisiaj chcę troszeczkę porozsądzać o takim temacie, który się dotyka i nas, chrześcijan, i ludzi, którzy są pierwszy raz na tym nabożeństwie, jeżeli tacy są. Także otworzymy Boże Słowo do Ewangelii Świętego Jana, trzeci rozdział i przeczytamy parę wersetów i będziemy Bogu dziękować za dzisiejszy czas, potem w modlitwie. Ja jestem Bogu wdzięczny, że najwięcej z tego, że kiedyśmy byli w niektórych zborach, gdzie przychodzili ludzie niewierzący pierwszy raz i oni oddawali się Panu. I to jest naszą wielką radością. Nie ma nic cenniejszego, kiedy ludzie przychodzą do Boga. To jest bardzo cenne w oczach Bożych i my jesteśmy wdzięczni Bogu i Duchowi Świętemu za Jego pracę. Czytamy ten urywek Bożego Słowa, chociaż wy wiecie to na pamięć, ale dawajcie przeczytamy go, proszę, razem od pierwszego wiersza. Był człowiek z faryzeuszów imieniem Nikodem, dostojnik żydowski. Ten przyszedł do Jezusa w nocy i rzekł mu, mistrzu, wiemy, żeś przyszedłeś od Boga jako nauczyciel.
Nikt bowiem tych cudów czynić by nie mógł, jakie ty czynisz, jeśli by Bóg nie, z nim nie był. Odpowiadając, Jezus rzekł mu, zaprawdę powiadam ci, jeśli się kto nie narodzi na nowo, nie może ujrzeć Królestwa Bożego. Rzekł mu Nikodem, jakże się może człowiek narodzić, gdyż jest stary? Czy może powtórne wejść do łona matki swojej i urodzić się? Odpowiedział Jezus, zaprawdę powiadam ci, jeśli się kto nie narodzi z wody i z ducha, nie może widzieć Królestwa Bożego i wejść do Niego. Co się narodziło z ciała, ciałem jest, a co się narodziło z duchem jest. Nie dziw się, żem ci powiedziałem, musicie się na nowo narodzić. Bracia i siostry, ja chcę powiedzieć na podstawie tego słowa, że każdy z nas, zaczynając ode mnie i kończąc na was wszystkich, niezależnie od naszej dobroci, od naszego charakteru, od naszej religijności, od naszego wykształcenia, od swoich rodziców, rodzi się na ten świat duchowo martwym człowiekiem. Tak i amen, inaczej nie ma. Każdy z nas się rodzi na ten świat martwym człowiekiem. Tak mówi Biblia. Tak mówi Biblia. Moi rodzice przyprowadzili mnie na ten świat, ja się urodziłem i dychałem, ale ja byłem martwym człowiekiem, dopóki nie spotkałem się z tym, który ożywił mnie do swego królestwa. Alleluja! I wyście się urodzili martwymi, dopóki nie spotkaliście się z tym, który może dać wam życie i zmienić was, i abyście się narodzili na nowo i być dziećmi Jego. Każdy z nas rodzi się na ten świat ze ślepym poznaniem prawdy. Nikt z nas nie narodził się, żeby już wiedział wszystko o Bogu i wszystko było gotowe. Myśmy się narodzili na ten świat ze ślepym poznaniem prawdy. Paweł mówi do zboru w Koryncie, pierwszy list, że cielesny człowiek nie może zrozumieć tych rzeczy, które są z Ducha Bożego. Ja już nie otwieram, dlatego że czas nas ubiega, ale pierwszy list do Koryntów. Święty apostoł Paweł pisze w drugim rozdziale, 14 wierszu, że cielesny człowiek nie pojmuje, nie rozumie tych rzeczy, które są z Ducha Bożego. On nie może, dlatego że one są duchowe i duchowo mogą być rozsądzone. A żeby je zrozumieć, trzeba się narodzić do Królestwa Bożego i od Boga otrzymać tą łaskę, żeby zrozumieć prawdę Bożą. Wszyscy my się rodzimy z nieprawidłowym ukierunkowaniem i wolą i ze złymi nakłonieniami w naszym życiu. Każdy jeden z nas. Każdy jeden z nas. Każdy człowiek na tym świecie rodzi się z nieprawidłowym nakłonieniami i wolą i złymi nakłonieniami. To oznacza, że my jak ludzie jesteśmy przywiązani do tego, co wyzywa niezadowolenie u Boga. Każdy z nas. I Pan Jezus mówi do Nikodema, słuchaj, ty jesteś nauczycielem w Izraelu? Ty znasz zakon Boży? Ty nosisz księgi zakonu Mojżesza pod ręką i ty tego nie wiesz? Że człowiek musi się narodzić na nowo, żeby zobaczyć Królestwo Boże. Jak możemy to zrozumieć? Ja zaraz wytłumaczę. Lubimy to, co nie powinniśmy lubić, a nie lubimy to, co powinniśmy lubić. Apostoł Paweł mówi w liście do Rzymian, 7 rozdział, 19 wiersz. Robię to, co nie chcę. A co chcę, nie mam siły tego czynić. To jest nasza stara natura. I z tego człowiek musi się narodzić. A jak on się... Na to przyszedł Syn Boży, o którymśmy słyszeli, brat Bielawocki mówił. Przyszedł Syn Boży, aby wyzwolić nas i dać nam prawo stać się dziećmi Jego. Chwała Bogu za to. Nowonarodzenie jest przeżyciem, chcę powiedzieć, niektórzy ludzie nie rozumieją zupełnie tej rzeczy. Nowonarodzenie jest przeżyciem zupełnie oddzielnym od chrztu Duchem Świętym. Cud od zachodu. To nie ma ze sobą nic wspólnego. Gdy ludzie u nas w zborze przychodzą do Boga i dorastają do takiego wieku na przykład, gdy się ktoś nawraca i chce przyjąć święty wodny chrzest, my z nimi prowadzimy rozmowę 2 miesiące, czy ile czasu. Tłumaczymy im z Bożego Słowa. My ich uczymy, my im mówimy. I często ja nawet powtarzam i mówię, do wodnego chrztu ty musisz się na nowo narodzić. Do wodnego chrztu człowiek ma iść zbawionym. Do wodnego chrztu człowiek ma iść w takiej sytuacji, gdzie on przyjął
Syna Bożego jak swego osobistego Zbawiciela. On już się spotkał z Nim. Wodny chrzest już jest koroną tego wszystkiego, że ja idę, aby zaświadczyć przed zborem, zaświadczyć przed niebem, zaświadczyć przed ludźmi, że ja przyjąłem Syna Bożego. To jest zupełnie inne przeżycie. Czym chrzest Duchem Świętym? Koniecznie Duch Święty uczestniczy w Twoim nowonarodzeniu. Nie ma o tym wątpliwości. To jest taki amen. My wierzymy, aby być zbawionym, należy się narodzić po raz drugi. Nie tylko my wierzymy. Pan Jezus powiedział do Nikodema, ty nie możesz nawet uwidzieć Królestwa Bożego, jeżeli ty nie narodzisz się po raz drugi. Ten, kto nie jest zbawiony, kto nie spotkał się z Jezusem, kto nie jest omyty krwią Pana Jezusa Chrystusa, na darmo będzie szukał chrztu Duchem Świętym, on jego nigdy nie dostanie. Niemożliwe. Jeżeli człowiek nie narodził się na nowo, nie spotkał się z Jezusem, jego życie nie zostało omyte krwią Syna Bożego, Bóg nigdy nie postawi pieczęci na to, co nie jest jego własnością. Nigdy w życiu. Czy to ja, czy to ty, to nie ma znaczenia. Bóg nie ma względu na osoby. On do mnie jest takim samym jak do ciebie i do nas wszystkich. Jego warunki są takie same do nas wszystkich. Pan nigdy nie położy swojej pieczęci. Nowonarodzenie jest największym cudem, mówimy o trzecim rozdziale, największym cudem wykonanym przez Słowo Boże i Ducha Świętego. Kochani, chciałbym, żebyśmy to zapamiętali. Ktoś powie, to taki stary temat. Tak, ale się mało o nim mówi. Nowonarodzenie do Królestwa Bożego jest pracą Ducha Świętego i Bożego Słowa w życiu człowieka. Apostoł Piotr, ja cytuję tylko, mówi nam, i drugie miejsce będę cytował, apostoł Piotr mówi nam następujące słowo. Ja odcytuję. 1 Piotra 1,3 mówi tak. Błogosławiony niech będzie Bóg i Ojciec Pana naszego Jezusa Chrystusa, który według wielkiego miłosierdzia swojej odrodził nas ku nadziei żywej. On odrodził nas ku nadziei żywej. Niech On będzie błogosławiony przez zmartwychwstanie Pana naszego Jezusa Chrystusa. Człowiek usprawiedliwiony przez wiarę Chrystusa Jezusa również odrodzony jest i z drugiej strony. Ja chciałem troszkę na ten temat powiedzieć. W usprawiedliwieniu przed Panem następuje nasza zmiana naszego statusu przed Bogiem. W usprawiedliwieniu przed Bogiem, naszego statusu przed Bogiem. A w odrodzeniu następuje nasza wewnętrzna zmiana. Nasza wewnętrzna zmiana, która zaszła w nas samych w odrodzeniu. Kochani, nowonarodzenie wykonuje się zawsze siłą Bożego Słowa. Ja jestem tego świadkiem, wy jesteście tego świadkami, może nie wszyscy, którzy tu siedzą, ale zawsze wykonuje się siłą Bożego Słowa. Żeby nie być gołosłownym, otwieram, możecie sobie zaznaczyć, jeżeli ktoś chce, list do Jakuba, 1:18. Posłuchajcie, co tu jest napisane. Gdy zechciał, tu się mówi o Bogu. Gdy zechciał, zrodził nas przez słowo prawdy, abyśmy byli niejako pierwszym zarodkiem Jego stworzeń. Widzicie? On zechciał i zrodził nas słowem prawdy. Nowonarodzenie wykonuje się zawsze siłą Bożego Słowa. 1 Koryntów 4:15. Apostoł Paweł mówi nam następujące słowo. Ja także zacytuję. 4:15. Przepraszam, ja znajdę to miejsce. 1 Koryntów 4:15. Proszę. Bo choćbyście mieli 10 000 nauczycieli w Chrystusie, to jednak ojców macie niewielu. I czytam. Cytuję. Wszak ja was zrodziłem przez Ewangelię w Chrystusie Jezusie. W nowym narodzeniu uczestniczy siła Bożego Słowa, o czymśmy tylko sobie teraz powiedzieli. I człowiek, żeby się narodził na nowo, Boże Słowo uczestniczy w tym. Bez tego przeżycia nikt nie może nawet zobaczyć Królestwa Bożego. Nie może. Nowonarodzony człowiek czuje głód i pragnienie, aby iść na ciche, obfite pasze Bożego Słowa. Ludzie nieraz zajmują się różnymi rzeczami. Jest nabożeństwo, a oni trawę koszą. Albo do sklepu idą. Ja stawiam pod znak zapytania takie nowonarodzenie. Człowiek nowonarodzony, jego intencje, jego pragnienie, jego dążenie, jego myśli, jego staranie, ono wszystko skierowane jest na Boga.
On będzie starał się tak czynić, aby dogodzić Bogu. Te nowe narodzenie wydaje owoce w sobie. Owoce w sobie. Jest o czym pomyśleć. Jeżeli jest nabożeństwo, a ja zajmuję się czymś innym, tak jak mi ktoś z młodzieży już w Polsce zadał, myśmy z młodzieżą mieli dość, no, rozmowy takie, i mówią, kartka przyszła do mnie i mówi, pastorze, czy w czasie nabożeństwa my sobie możemy iść na gryla? Ciekawe, nie? No, słuchajcie, odpowiedź jasna. Ale nowonarodzony człowiek, on nawet tego pytać nie będzie. On wie, że w dzień nabożeństwa moje miejsce jest w sadzawce, o której brat mówił. Ja mam tam być. Wszystko na bok. W miarę możliwości. Są wypadki, że trzeba iść do pracy, czy coś się stało, my to rozumiemy. Ale w miarę moich możliwości moje życie się zmieniło i moje dążenia i starania się zmieniły. Kochani, być religijnym, mieć religię, mieć wiarę w Boga jeszcze nie znaczy, że ja narodziłem się na nowo. Dzisiaj bardzo dużo religijnych ludzi jest. Bardzo dużo. Ja spotykam i wy spotykacie, ale Paweł mówi, że w Jezusie Chrystusie ani obrzeska, ani obrzeska, ani nie obrzeska nic nie znaczy, ale nowe stworzenie. My musimy być nowymi ludźmi. Ja za siebie się staram i mam nadzieję, że każdy z was stara się za siebie. Żeby chodzić tak, aby się podobać Panu, aby nie zasmucić Jego oblicze. Dlaczego jest koniecznym nowonarodzenie? Czy nie można by było jakoś doskonalić się po troszkę tak postępowo? Jutro trochę lepiej. Na drugi raz jeszcze lepiej. Wiecie, ktoś mówi, ten człowiek, on tak przeżył takie odrodzenie. Jeszcze trochę popala, ale to ono odejdzie od niego. Albo jeszcze sobie tam podpije, ale ono z czasem odejdzie. To nie nowonarodzenie? Pan odradza nas siłą Bożego Słowa i Ducha Świętego. I te rzeczy odchodzą od nas. My stajemy nowymi ludźmi. Te rzeczy nie mają już miejsca w nas. Nawet nie mają zainteresowania żadnego w nas. I nie powinny mieć. Nie powinny mieć. Bóg czyni to siłą Bożego Słowa. Na zewnątrz Boga człowiek jest martwym. Bez Jezusa Chrystusa, bez Boga człowiek jest martwym. Popatrzcie, co mówi Jeremiasz, ja zacytuję. I posłuchajcie, co mówi Jeremiasz tu. Czy murzyn może odmienić swoją skórę, a pantera swoje pręgi? A czy wy, przywykli do złego, możecie dobrze czynić? Jeżeli człowiek nie spotka się z Zbawicielem, nie przeżyje odrodzenia od wewnątrz, na zewnątrz nic nie pomoże. Apostoł Paweł pisał z więzienia do zboru w Efezie. Drugi rozdział. Pierwszy do trzeciego wiersza nie będę mówił. I was, którzy byście byli umarłymi. I nas, którzy byśmy umarłymi. On ożywił. Możemy powiedzieć chwała Bogu? On nas ożywił. Myśmy byli martwymi w upadkach, w grzechach, w pijaństwach, w biesiadach, w rozpustach, w nieczystości. On nas wybrał, oczyścił, oddzielił, odrodził, odnowił, abyśmy chodzili w nowości żywota. Tylko wtedy możemy zobaczyć Boże Królestwo. Człowiek sam nie może osiągnąć Królestwo Boże. Ono jest w osobie Syna Bożego, który wyciąga ręce do ciebie i do mnie i ciągnie nas wzwyż. Jeżeli w człowieku, pamiętajcie, kochani, zaczynam od ciebie. Ja zawsze od ciebie zaczynam. Jeżeli usługa, którą ja usługuję, nie ma miejsca we mnie, to ona wam nie będzie korzystna. Ona nie będzie wam. Ja muszę siebie w tym znaleźć. Wtedy mogę dla was się podzielić. Jeżeli w człowieku panuje stara natura, grzech, kłamstwo, oszustwo, pijaństwo, rozpusta, nieprawda, nieprawość, taki człowiek nie jest odrodzony. On siebie tylko kłamuje. Człowiek może tylko sobie wmawiać, że ja służę Panu. Tak, Panu tak służyć nie można. Są na to setki, dziesiątki wersetów biblijnych, które potwierdzą nam. A jeżeli człowiek był odrodzony i te rzeczy wróciły się do niego, jak grzech, kłamstwo, oszustwo, pijaństwo, rozpusta, nieprawda, nienawiść, niemoralność i tak dalej, tak dalej, tak dalej. Takiej duszy potrzebna jest pokuta. Ona straciła swoje odnowu odrodzenie. Tam nie ma płodności zbawienia i być nie może. Taki człowiek nie jest odrodzony. Popatrzcie, co mówi apostoł Piotr w pierwszym liście. Kochani, zwróćmy uwagę, co mówi Piotr. Dość bowiem, pierwszy list Piotra, 4:3. Dość bowiem, ili dosyć, ili w angielskim mówi enough, a w ukraińskim chwatyć, a w ruskim dostateczno. Dosyć, że w czasie
Minionym spełnialiście zachcianki pogańskie, oddając się rozpuście, pożądliwości, pijaństwu, bieściadom, pijatykom i bezzacnemu bałwochwalstwu. Dosyć temu. On nas odrodził, żebyśmy chodzili w nowości żywota. Popatrzcie, co mówi apostoł Paweł w liście do Tytusa, 3:3. Bo i my niegdyś byliśmy nierozumni, niesforni, błądzący, poddani pożądliwości i rozmaitym rozkoszom, żyjący w złości, w zazdrości, znienawidzeni i nienawidzący siebie nawzajem. Wy wiecie, jak się ludzie nienawidzą dzisiaj w świecie? Wy wiecie, jak ludzie zazdroszczą jeden drugiemu dzisiaj w świecie? Nie daj Boże, żeby to miało miejsce w zborze. Nie daj Boże, żeby to miało miejsce w rodzinie. Jeżeli ma, my nie jesteśmy odrodzeni. Nam potrzebne odrodzenie. Możecie powiedzieć na to amen? Inaczej, innej drogi do Królestwa Bożego ja nie widzę. Ani dla siebie, ani dla nikogo. Tylko jest jedna droga. Człowiek musi się odrzeć od tego. On musi się uwolnić od tego. I mówi Paweł w liście do Tytusa, my niegdyś byliśmy nierozumni, błądzący, poddani pożądliwości, rozmaitym rozkoszom, żyjący w złości, w zazdrości. Ile dzisiaj złych ludzi. Ile dzisiaj ludzi, którzy żyją bez Boga na świecie. Wy wiecie, w piekle będzie bardzo dużo, ja nazywam to, świętych grzeszników, którzy chodzili do kościoła i zmieniali maskę. W zborze jedna, a za zborem druga. Takich ludzi w piekle będzie pełno i mam odwagę to powiedzieć, bo ja nie chcę takim być. Bo droga pańska jest prosta i czysta, i święta, i sprawiedliwa, i sprawiedliwi po niej chodzić będą. Alleluja! Chwała Bogu! Ja drugiej Ewangelii nie znam. Ja tą samą czytam, co ludzie czytają. I ona mi o tym mówi. I ona mnie nieraz sądzi. I dobrze, że sądzi. Ja często wspominam, kiedy czytamy i coś robimy i sumienie nas nie sądzi w naszych złych uczynkach, zaszliśmy za daleko. Trzeba wrócić z powrotem. Duchu Święty, pomóż mi znaleźć to miejsce, gdzie ja zgubiłem Ciebie. Pomóż mi znaleźć to miejsce, gdzie ja zrobiłem pomyłkę i Ty zostałeś zasmucony. Ja tego nigdy nie wyrównałem. Pomóż mi to znaleźć. Należy tak się modlić. Bo my nieraz sami nie wiemy. Nie możemy przypomnieć, gdzieśmy zasmucili Ducha Świętego. W jakim miejscu myśmy Go zgubili. Panie, ja chcę się wrócić do nowego odrodzenia. Ja nie chcę być okłamanym, religijnym człowiekiem. Ja chcę mieć życie w Chrystusie i pewność zbawienia. Jest to tak ważne, kochani. To jest takie ważne i musimy o tym pamiętać. Pokuta jest procesem negatywnym. Ja się zgadzam. Płaczemy, wyznajemy. Ja nieraz powtarzam i dzisiaj powtarzam. Nieraz przychodzi młodzi ludzie, starsi do mnie czy do drugich braci, co ze mną z Boże pomagają, pracują. I płacze brat czy siostra. My, czemu ty płaczesz? Bo mnie sumienie sądzi. Chwała Bogu, że sądzi. Bo jakby nie sądziło, to ja bym się już bardzo martwił. Duch Święty dotyka się tego mojego sumienia. Dlatego, że gdzieś nie w porządku coś my zrobili. I idzie taki człowiek do pastora, jednego, drugiego, płacze i wyznaje i prosi przebaczenia. To jest praca Ducha Świętego. To nie jest nasze. Chwała Bogu za Ducha Świętego. Alleluja. On jest potrzebny dla nas. Potrzebny. Pokuta jest procesem negatywnym, a nowonarodzenie jest procesem pozytywnym. I to jest potrzebne, i to jest potrzebne. Przy pokucie przestajemy grzeszyć. Pokuta, człowiek przeprasza Boga, przeprasza bliźniego, przeprasza żonę, przeprasza męża, przeprasza dzieci. Ja pokutuję, ja tego więcej nie chcę robić. Człowiek przestaje grzeszyć. Przy nowonarodzeniu uczymy się nowego życia i zaczynamy żyć w tym życiu z naszym Panem. To jest różnica. To jest różnica. Nowe życie na tyle jest realne, że my zauważamy Jego zmianę w nas. Zauważamy Jego zmianę w nas. Ja czytam 2 Koryntów 5:17 i tam jest napisane tak w Bożym Słowie. Alleluja. 5:17. Tak więc, jeśli ktoś jest w Chrystusie, nowym jest stworzeniem. Stare rzeczy przeminęły. Ja nie mogę już pić, ja nie mogę już grzeszyć, ja nie mogę już kłamać, ja nie mogę już oszukiwać, ja nie mogę źle czynić, ja nie mogę źle patrzeć, ja nie mogę źle myśleć. Ja nie mogę. Stare przeminęło, stało się nowe. Ja muszę być nowym. Jeśli ktoś się narodzi na nowo, on nie może widzieć Królestwa Bożego. Rzymian 6, byliśmy martwymi. On nas ożywił. On nas ożywił. Rzymian 8 na przykład. Jeśli jednak Chrystus jest w was, to chociaż ciało jest martwe z powodu grzechu, jednak duch jest żywy przez usprawiedliwienie.
Kochani, człowiek każdy potrzebuje być nowonarodzonym. Każdy jeden. Każdy jeden. Tu gra ogromną rolę Duch Święty i woda, o której żeśmy słyszeli. W nowonarodzeniu, o którym Pan mówił Nikodemowi, ogromną rolę gra Duch Święty i woda, która jest Boże Słowo. Woda, na przykład, jest dla zroszenia. Zroszenia, zrosić, zmiękczyć ziemię, aby dawała owoc. Ona jest elementem wyżywienia człowieka, ona potrzebna dla ciebie i dla mnie. Woda, ona jest potrzebna, bardzo potrzebna. Dla oczyszczenia, dla umycia. Słowo Boże, zrasza, zmiękcza, oczyszcza. Duch Święty bierze to Słowo i przenika w twoje i moje serce, aby nas odrodzić. Alleluja. To jest cudna prawda. Duch Święty bierze Boże Słowo i przenika twoje serce. W mojej pamięci na zawsze się zbrył. Cudny, wspaniały ten dzień. Gdy na rozdrożu w ciemnościach bez sił zbawcem spotkałem wśród mąk, wśród mgieł. Wiecie, gdy człowiek został odrodzony, człowiek, który spotkał się z Bogiem, ze Synem Bożym, on już nie zostanie nigdy takim samym, jak on był. Gdy Mojżesz wracał z góry, on się spotkał z Bogiem, on wrócił innym, jeżeli on poszedł tam. Tak czy nie? On wrócił innym. Jeżeli my się spotkamy z Bogiem, my będziemy innymi ludźmi i do starego życia już wrócić nie możemy. Bo my narodziliśmy się przez Boże Słowo i przez Ducha Świętego. Przez działanie Ducha Świętego. Duch Święty działa na naszego ducha i uwalnia naszego ducha od panowania duszy. To jest proces, to jest prawda Boża. On uwalnia od panowania duszy, dając prawo dla naszego ducha, który bierze naszą duszę i czyni ją poddaną dla wykonania woli Bożej. To jest praca Ducha Świętego. To jest praca Ducha Świętego. Duchowe narodzenie przynosi Duch Święty przez Boże Słowo, które nazywa się duchem odnowienia i odrodzenia. I czytam ostatnie miejsce Bożego Słowa. Posłuchajcie, kochani. Tytusa 3:5. Posłuchajcie. Zbawił nas nie z uczynku sprawiedliwości, które spełnialiśmy, lecz dla miłosierdzia swego przez kąpiel, odrodzenie oraz odnowienie przez Ducha Świętego. Proszę. Tytusa 3:5. Duchowe odrodzenie przynosi Duch Święty, który nazywa się duchem odrodzenia, odnowienia, oczyszczenia. I ten proces tak przechodzi. Ono jest darem życia w duchu dla tych, którzy są martwymi. Oni mogą stać się nowymi ludźmi i służyć swojemu Bogu. Kochani, ja myślę, że będziemy się modlić teraz. Jeżeli Boże Słowo dotknęło kogoś z was, ja nie wiem, jeżeli dotknęło, to damy miejsce dla modlitwy. Byliśmy w niektórych zborach. W niektórych zborach zauważyliśmy, jest duch modlitwy, a w niektórych jest trudno się modlić. Myśmy chcieli dzisiaj słyszeć, jak wy się modlicie. My byśmy chcieli dzisiaj słyszeć, jak wy się modlicie. Nie pokażcie to dla nas, ale jesteśmy ciekawi, jak wy się modlicie. Jak dobrze, gdy Duch Święty ma miejsce wśród nas. Gdy duch modlitwy ma miejsce wśród nas. Jeżeli ludzie mieli potrzebę za czasów Jezusa, oni krzyczeli, oni mówili, Synu Dawida, zmiłuj się nad nami. My mamy potrzebę. Ja potrzebuję, ja modlę się. Tam, gdzie Ty jesteś, tu, gdzie my jesteśmy, będziemy modlić się, wyznawać przed Panem nasze życie, prosić Jego pomocy. Może ktoś potrzebuje wstąpić w tą sadzawkę dzisiaj, dożyć coś z Panem. Ja Wam nic nie dam. Ja nie mogę Wam nic dać. Ja tylko mogę z bratem pokazać Wam na tą osobę, która może Wam coś dać. Rozumiecie? Wy wiecie, kto to jest. My tylko możemy pokazać, że On jest i pomóc się modlić z Wami. On jest ten, który coś daje. Dzisiaj jest wielu takich, co idą ich coś dać i tak rozdają, że głowa kwadratowa. Ale my chcemy Was pokierować do tego, który Wam może coś dać, żebyście byli szczęśliwi, błogosławionymi i odrodzonymi ku nadziei żywej. Może ktoś potrzebuje odnowienia. Może ktoś potrzebuje, aby problem w rodzinie był rozwiązany. Może ktoś ma problem z córką, albo z synem, albo z mamą, albo z ojcem. Ja nie wiem, Bóg wie. Ale Wam jedno powiem. Potrzebne jest nasze nowe narodzenie, nasze oczyszczenie, żeby nasza modlitwa była słyszana na wysokości. Bóg grzeszników nie słyszy, ale kto by wolę Jego czynił i chwalcą Jego był, tego On wysłuchuje. Wczoraj powiedziałem w Wiśle i dzisiaj nadmienię, że
Duch Święty potrzebny dla nas jest. W naszej modlitwie, w naszym chodzeniu z Nim. Jak wspomniałem, Bóg grzesznika nie wysłuchuje. Ale gdy człowiek przychodzi do Niego w prośbie, on może otrzymać dar łaski i przebaczenia, i odnowienia. Ludzie potrzebują dzisiaj, wielu ludzi potrzebuje odnowienia. Dzisiaj ludzie zmazują się tym światem, idą i czynią te rzeczy, które wierzący człowiek nie ma prawa czynić. I człowiek kala swoje serce. I potrzebne jest oczyszczenie, odnowienie, które przynosi Duch Święty. Bracia, kochani, siostry, ja myślę, że przyjdziemy do modlitwy na nasze kolana i będziemy modlić się do naszego Boga. Amen.